Ogromny pożar pod Moskwą, wielki pożar pod Moskwą. W akcji ponad 100 strażaków. W magazynach pod Moskwą wybuchł wielki pożar. Jak informuje prokremlowska agencja TASS, ogień pojawił się w nocy na terenie kompleksu magazynów Atlant Park. W akcji gaśniczej uczestniczyć ma ponad setka strażaków i kilkadziesiąt jednostek sprzętu. To kolejny wielki pożar pod stolicą Rosji w ostatnim czasie. Informacja o pożarze na terenie kompleksu magazynów Atlant Park pod Moskwą została opublikowana w nocy z poniedziałku na wtorek 3 maja. Pożar pod Moskwą. Władze potwierdzają, według ustaleń portalu Nexta, ogień pojawił się w magazynie prokremlowskiego wydawnictwa Proszeszczenie w okręgu Bogorodzkoje. Pożar miał zacząć szybko się rozprzestrzeniać, przez co w niedługim czasie objął kompleks budynków o powierzchni 24 tysięcy metrów kwadratowego. Ze wstępnych doniesień wynika, że w magazynie, gdzie pojawił się ogień, podtrzymywano różnego rodzaju druki oraz broszury. Wkrótce informacje o pożarze oficjalnie potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych. Nie podano jednak informacji o przyczynach powstania ognia. Wojna w Ukrainie. Kolejny pożar pod Moskwą. Informacje o pożarze potwierdziła również prokremlowska agencja TASS. Według jej ustaleń na miejscu w akcji gaśniczej pod Moskwą bierze udział ponad 100 strażaków. Do gaszenia pożaru ma służyć także 37 jednostek wozów pożarniczych. To kolejny już wielki pożar w Rosji w ostatnich dniach. Pod koniec kwietnia ogień pojawił się na terenie zakładów chemicznych w Kineszmie w obwodzie Iwanowskim.